Siemareczko, witam was w pierwszym odcinku z Rage 2. Jest to giereczka ogólnie taka podobna do Mad Maxa. Ja bym ją porównał tak do Mad Maxa, jest to taki FPS-ik. Jakaś tu fabuła jest, chociaż ta fabuła nie jest jakoś nie wiadomo jak rozbudowana. Ale zaraz się o wszystkim przekonamy. Także lecimy z pierwszym odcineczkiem. Siup. Tryb wysoki sobie, znaczy tryb. Trudność sobie ustalimy wysoką. Jak wiadomo, my całkiem dobrze jesteśmy w te FPS-y, także mam nadzieję, że sobie poradzimy. Mieliśmy wielkie plany dotyczące Ziemi. O, planety oczyszczonej litościwie przez meteoryt nazywany Apophis. Te zamierzenia, wspaniałe plany. I wszystko to zniweczył jeden człowiek, Nicholas Rain. Za wciśnięciem przycisku upadła przyszłość i tak powstały arki. Niestety ekokapsuły pospadały, ale zbyt wcześnie, a na ogołoconej Ziemi rozpleniło się życie, rozpoczynając cykl istnienia na nowo, tak jak planowaliśmy to z naszym własnym gatunkiem. Wszystkie wspaniałe plany zostały zniweczone przez naiwne i aroganckie tłumy. Oczyszczenie naszego osłabionego gatunku zostało przerwane. Tak samolubnie odrzucono naszą pomoc. Woleli wybrać własne żałosne istnienie od przyszłości gatunku. Cóż za zadufanie. Sądzili, że przegraliśmy, a my pozwoliliśmy im tak myśleć i wszyscy zeszliśmy do podziemia. Patrzyliśmy na ich przepychanki, próżne wojny o terytorium, daremne, dziecinne próby zaprowadzenia porządku i wciąż rośliśmy w siłę. Nasza nauka i doświadczenie, a wszystko to, wszystko wyłącznie w jednym celu. Chirurgicznej eliminacji najsłabszych, odnowy oraz odrodzenia. Obrócimy w proch ich umocnienia i zdobędziemy ich osiedla. Zagarniemy ich arki, wypalimy ich osady i miasta aż do całej ziemi. Dzisiaj rozpoczyna się wielkie dzieło oczyszczenia i dzisiaj trwale odrodzi się najwyższa władza. O kurde, no, zapowiada się ciekawie, zapowiada się naprawdę dobrze. Czyli co, no mi się wydaje, że ten generał Cross to będzie takim najgorszym naszym przeciwnikiem, nie? Nic dobrego. Takie mam wrażenie. No. Aha, wybierz postać, dobra, możemy grać albo kobietą, albo mężczyzną. Oczywiście zagramy sobie kobietą, nie no. Opa, bierzemy, czas ruszać, ser, jest, jest. We need to go. Dobra, bierzemy sprzęcior. Co my tu mamy? Jakieś pistolety? No dobra, dobra. Niech będzie. Na początek. Zobaczymy jak się strzela w ogóle z tego pistoletu, nie? Aha, a to jest jakiś shuriken. Zabezpieczę drzwi. Z tego co mi wiadomo, no to jest shuriken i on nim się rzuca i... O, dzień dobry. No i to jest jeden z tych mutantów tego Crossa. Ej, no Lily, to był mój cel. Hey, Lily. Musisz się bardziej spinać, Walker. Lily, ona jest dla mnie niczym siostra. Dorastaliśmy w Vineland, trzymani krótko przez jej matkę. Ja? Nie mam matki, jestem sierotą. Ale przed nami jeszcze mnóstwo zabawy. No mówię ci, będzie bardzo grubo. No dobra. No dobra. Czas trochę ponakurwiać. Ha, czas trochę ponakurwiać. I to mi się podoba. Idziemy trochę ponakurwiać. Tak jest. To mi się podoba. Co mi się dzieje z tobą? Halo. O, o, jest jakiś. Zaraz mu zakurwię. Elo, gościu. Wydupcaj mnie stąd. Dobra. Dobra. Chyba musimy zejść na dół. Pararapa. Skoczyć mam? No tak średnio bym powiedział. Nie, no całkiem fajnie to wygląda. A, bo to jest tyrolka, dobra. Pa, 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 zjeżdżamy na dół. Co się dzieje? Aha, aha. O kurwa. Kościu. A gdzie ta? No, niezłe te super mutanty. Nigdy nie miałem głowy do nich. Poczekajcie moment, zaraz was rozstrzelam. Essa. Essa. Okej. Okay.
Jersey został wysłany, żeby ostrzec pozostałe osoby. Headshot machine, a kurde. Coś mi nie wychodzą te headshoty. Właśnie gadali o tym w radiu. To największy atak, jaki widzieli. Serio mówię. No to jazda. No. Załatwmy sobie odznaczenia za odwagę. Czekajcie momencik, ja bym sobie coś tu... O, to wziąłbym tak. To tu nie widziałem wszystkiego i może bym tą kamerę... kamerę by fajnie by wziął... Bo ja wam zasłaniam tutaj życie, wiecie? Wzięlibyśmy tą kamerę, tutaj, na przykład. Jeszcze... W poziomie, o, teraz będzie lepiej. O, teraz powinniście widzieć. O, mój poziom zdrowia, amunicji i wszystko. Dobra, idziemy. To tu jeszcze jakiś gałgan? To zaraz go porobimy. O, jakieś pierdy. Chyba do zbierania. A ogniwo feltrytowe. A, regenerować zdrowie. Okej, musimy szybko to zbierać, bo to może się niszczyć i to nam daje zdrowie i w ogóle to są jakieś... O, ważne punkty. Essa. Dawaj, mama czeka na dziedzińcu! Tam jest teraz najgoręcej! Mama czeka! Szybko do mamy! O Jezu, nie wiem, przeczyta. Tam te było. Te coś. Aha, apteczka, dobra. Pod te mamy apteczki. O kurde, jaki frajer wielki. Ohoho. Ale bydle! Ale bydle. Straszne bydle. Strasznik! I to nie byle strasznik! Nie byle strasznik, to Jersey! Ooo, mama mia! Welcome Jersey! Ło, jak zarówny! Teleportację, to lubię. Trochę jak ta, w Wiedźminie. Ciri, czy jak tak. Bogers! No to... Nawet nie poznaliśmy tego, czy jest Reja. Jerseyu. Się zesrał. Defibrylator tu nie pomoże. Strażniku Jerseyu. No i po strażniku Jerseyu. No, niestety. Panie Jersey. Biorę zbroję. Widzicie się jeszcze? Wezmę sobie zbroję, dobra. I tak już się do niczego nie przyda. Ja ją przygarnę. Szlak. Mama obedrze cię ze skóry za ruszanie sprzętu strażników. Nie obedrze. Martwych strażników wciąż chyba zapomniałaś. Tak, ale to nasza jedyna szansa. No, dokładnie. A martwy strażnik to... Martwy strażnik. Nie mówisz, ta zbroja się do niczego nie przyda, Malbina. Zaufaj mi, wiem co mówię. O, karabinek. Nice. No. To mi się podoba, to mi się podoba. Z takim karabinem to ja mogę wyruszać. Gdzie są wrogowie? Aha. Okej. Dobra. Ulala. Strzelba. Wyrzutnia rakiet. Miotacz czegoś tam. Rewolwer. Hiperdziałko. I jakieś działko pulsacyjne. Ciekawe, sporo broni. Całkiem dużo broni, nie? Ciekawe, czy będziemy mogli wszystkie bronie naraz mieć. To raczej... A zobaczymy, przekonamy się sami. Dobra, shurikena bym użył. Halo, halo, gdzie jesteście wrogowie? Sierżant mama czeka na dziedzińcu. Sierżant mama. Jo mama, jo ciotka. O kurde, to wyrobi koło. Dobra, dawaj tego granata. O. Ła! Dobra, użyj. Coś jeszcze? Rapapapapapam! Z laserka. Papapapapapapapam! O kurwencja. Ale ich tam dużo trochę. O, zerglingi atakują. A, już po nich. Atakować! Oh yeah. Ej, wiecie co? Strasznie sens jest bardzo... powolny, jak się celuje. W trakcie celowania ten sens jest... taki mozolny. No, może sobie to zmienię? Może. Coś się da zmienić? Ustawienia? Kontroler. Tu gdzieś Y. O! Czułeś podczas celowania. Ho, ho, ho. Daj mi z 50. Świetnie. O! Dobra, niech będzie. Może teraz będzie lepiej. Nie wiem. Damy sobie radę. Jestem profesjonalnym strzelcem. Okej, okay, granaty, dobra. X wymian granat mam.
Dobra. Śmierci frajerze. Mama chciała jak najdłużej trzymać cię z dala od tego pancerza. Ciekawe czemu. Zżera cię zazdrość, Lili? No pewnie, że zżera. No pewnie, że zżera. Byłabym najmłodszą zaprzysiężoną strażniczką. Aha. Okej, okay, kontrol. Dobra, kontrol. O, 12 to są wrogowie. Dobra, spoko. Pam. Dobra, jest sobriety. Tu. Okej. Okay. Szybko, trzeba zbierać. Niebieskie te kryształy. Przynośne. Szybko, chodź po tej drabinie, Kauganie. Pam. Okej, okay, są kryształy, nice. Co my tu mamy dalej? Nic nie mamy dalej. Idziemy dalej. Ale naprawdę, ten sens jest taki, podczas celowania, taki skromny. Powiedziałbym średni. Okej. Okay. A fajna giereczka, bardzo przyjemnie się strzela w tej grze, wiecie? Właśnie czytałem w internetach. W ogóle pewnie zapytacie, czemu Stalker w ogóle grasz taką grę? Dziwną. Jak... To w ogóle do ciebie niepodobne, żeby odcinki z takiej dziwnej gry ogrywać. A już wam wytłumaczę. Dzisiaj sobie przeglądałem YouTube'y. Przeglądałem sobie tak YouTube'y, patrzę, kurde, jeden taki YouTuber całkiem... Ło, myślałem, że się zamknie. Taki YouTuber... Możesz włączyć przester i zrobić z przeciwników mielone. Mielone. Ha, przester! I robimy mielone, dobra. Bogo, czas na obiad. Mielone musimy zrobić. Ale czekaj. Czemu ogrywam tą grę, zapytacie mnie. Jeden taki YouTuber ogrywał i mi się bardzo spodobała. Ja to lubię, takie, wiecie, FPS-y, gdzie jest taka ostra nakurwianka. To postanowiłem ją kupić za 150 zł. Dużo pieniędzy, nie? Mam nadzieję, że chociaż będziecie oglądać i będziecie się cieszyć tą serią na kanale. Jeśli tak, jeśli będziecie się bardzo cieszyć, to napiszcie w komentarzu. O, Stalker, ale zajebistą grę kupiłeś, dobra? Umówmy się, tak. O, zerlingi kolejne. Kurwibonki! Dobra, amunicy, czekaj. O, ty kurde. Dobra. O, ty kurwa. Frenzlu. O, kurde, jeszcze jeden. Dobra, nice. Okej, okay, zerglingi porobione. Nie dojdziesz do mnie. O! Kurde, co one robią? Parkury jakieś dzikie. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Tam jakiś gałgan jeszcze próbuje do mnie strzelać. Schowa się. Elo. Headshot. Tu była jeszcze, o, właśnie, amunicja. Okej. Okay. No, i jak wam się podoba seria, to komentujcie, pamiętajcie, łapkujcie. Powiadomcie mnie o tym. O, to ważne. No, pierwsze odcinki zawsze są ważnymi odcinkami na kanale. No, tak. Pa. Tu. O, ty frajerze. Okej. Okay. Jest ta mama. Mama, gdzie jest cześć? O, to była mama. Hello. Mama i ciotka. Ej, ej. Miałeś robić schabowe. Coś tam. Czemu nie ma głosowego tego opisu postaci? Wcześniej było. Halo? Gotowy do służby! Do mnie! Się chyba zlagowało. Do mnie! O, widać, że twarda dziewucha z niej. To pancerz Jerseya. Tak, a Jersey nie masz głowy. Właśnie. To jest. Fajno. Odwagę do tej roboty. No jaka? Kurwencja! Ej, babka za tobą! Co to jest? O, cholera. Nigdy nie widziałam nic tak wielkiego. O. Łatwo będzie trafić. Łatwo będzie trafić. That's right. Powinien być martwy. Generał Cross. Generał Cross. To jest ten skurwibon z początku. Łysy, draniu. Oddaj rower. O. Dobre, dobre. Podoba mi się. Z tych z pierwszej generacji. Cała reszta ma zdechnąć. Aha.
Generał Cross. Niegodziwy przywódca niegodziwej władzy. Potwór z podłóżka. Bajka do straszenia takich dzieci jak ja. Nie wiem, czy Prowli odbiło i czy to prawda. Jeśli to drugie, nie zamierzam siedzieć tutaj bezczynnie. Przerwać walkę. Dobra. To bezpośredni rozkaz. Przerwać walkę? Co? Babka, chyba zacząć walkę. Dawaj. Włosy. Ej, co ludnie, proszę zaraz. Nie chcę. O, proba, pa. Ale napierdziela, ty. Widać, że z niej to są ludzie, nie? Pa. Oj, działko przecież lotnicze. Dawaj, babka. Łeb, celuj. Od razu. Dobra, baba. O. O, chuj. Oj. Dobre, dobra, fajno. Dalej. Żyje, okej. Okay. Zrobiliście. O nie, babkę porwali. Pewnie będziemy musieli ją uratować od łysego. Łysy dostał babę. Zamierzałem oszczędzić wam życie, wszystkim mieszkańcom Ark, w celach badawczych. Ale dla ciebie uczynię wyjątek. Nie zabijaj. Czasy, Erwino. O kurwencja. Zabij ją. To właśnie twoja bezużyteczność ocaliła mi kiedyś życie. Poszty frajerze. Ale on to dobry cyborg. Wyczarował sobie taki miecz. Ale dziad. Dobra, zemsta będzie słodka, łysy frajerze. Na dupce ci. W kolejnych odcinkach. Na pewno nie w pierwszym. Nie? Spróbujmy to jakoś uruchomić. Halo, pomocy. Gotowe. Chwila, co to kur... Halo. Co ty robisz, kobieto? Spokój się. Ty, może i tak. Co ale ty... twoja zbroja potrzebowała kopa. A. A, to ten, energią trzeba naładować tę zbroję. Więc dobra. To już koniec. Niech ci będzie babo. Nigdy więcej nie ocala? Jakieś 20 parę osób. O. Wciąż grzebiemy w ruinach. Aha. Widziałem Prowli. To był sam generał Cross. On... zabił ją. O, no zabił. Zabił moją matkę. Oho, jeszcze nie wiem jak. Matka była. Ale trzeba ich powstrzymać. Osobiście skręcę kark temu zasranemu, pomarszczonemu gnojowi. Tak, zabijemy go kiedyś. Pewno. Nigdy nie wierzyłam w historyjki, że władza kiedyś powróci. Ale wrócili. A my musimy coś z tym zrobić. Mama wiedziała, co robić. I strażnicy również. Chwileczkę. Trzymali pliki, zapiski. To wszystko było w presidio. W kwaterze strażników? Odbiło ci? Tylko oni mają tam wstęp. Spójrz na mnie, Lili. Ja jestem ostatnim z nich. O, jasna cholera. Co? Naprawdę jesteś. No, to co, nie wiedziałaś? Co ty taka zaskoczona, Lili? Dobra, co ja teraz muszę zrobić? Dobra, idziemy. Pierwsza generacja. Ilu ich jest? Żadnego, sierżancie! Ani jednego! A niech to szlak! Ach, cholera. Nie ma ich, ser! Nigdzie nie ma! Kurwa! Gdzieś muszą być ciała! Chcę zobaczyć ciała! Mówię przecież, że ich zabrali! Wszystkich! Aha! To ja już wiem, co oni zrobią z tą pierwszą generacją. Pewnie ten łysy Briar Cross, Captain Cross, on pewnie przerobi tą pierwszą generację na jakieś super cyborgi. I wiecie, oni będą tak zadupcać i tak w ogóle będą napierdzielać, że nie będziemy mieli z nimi szans. Może. Albo będziemy mieli, ale ciężko będzie. No, tak mi się wydaje. A wy jak uważacie? Możecie pisać w komentarzu swoje teorie spiskowe kapitana Crossa. Mi się wydaje, że właśnie tak zrobi. Halo, skanuj mi rękę. Mam nadzieję, że coś dla mnie masz, prawda? Tam. O cholera. Ale spaner. Kozak. Co i trus? Jestem strażnikiem. Podaj nazwisko, stopień i swoje zamiary.
Karol, jestem Dedlem. Potrzebuję informacji o... Potrzebuję informacji o... O mojej... Strażniczce sierżant Erwinie Prawley. Właśnie. Przetwarzanie. Pominięcie procedur bezpieczeństwa. O! Wpuścili nas. Nice. O, hologram jakiś. Walker, jeśli oglądasz te wiadomości, to znaczy, że... To jest ta, matka. Hologram matki. Ja pewnie nie żyję, a Vineland leży w gruzach. Oznacza to też, że nie ma innych strażników poza tobą. Że władza wróciła... Dobrze, widziałaś to. Powstrzymać. Przez te wszystkie lata trzymałam cię z dala od strażników, by nie wykończyli cię podczas ataku, którego celem byliby strażnicy i starsi. Jesteś moją tajną bronią. Przepraszam, że nic ci nie mówiłam. Masz teraz pełen dostęp do głównej arki Vineland i do ukrytej w niej technologii. Stara lodówka. Wyobraź sobie siedzieć w niej setki lat. Stara lodówka. Ja, twoi rodzice. Wszyscy pierwotni. Zamrożeni jak lody na patyku. A potem wyszliśmy na zewnątrz i schowaliśmy władzę dupską. W arce znajduje się dystrybutor ID dodatków. To mój największy dar dla ciebie. O! Wzmacnia nanotryty obecne w twojej krwi i daje ci... No... Nadludzkie moce. O! Inaczej nie da się tego nazwać. Nadludzkie moce. O! To jest to, czego potrzebujemy, ludzie. Nadludzkich mocy. Jaką niespodziankę ma dla mnie duch prawdy? Tak, mutanty oszukują, są zmutowane. To my potrzebujemy nadludzkich mocy, żeby pokonać mutanty. Świetnie. Dawać mnie moce nadludzkie, frajerzy. Okej. Dobrze. Kontrol. Proszę się zbliżyć. Skan bezpieczeństwa. Paga, jestem swój. Skan bezpieczeństwa ukończony. Ol, arka. Witaj w arce 401A. 401A, okej. Czyli pewnie 402 będzie drugą. Ale więc muszę wsadzić rękę w tę dziwną dziurę z nadzieją, że nic się nie stanie. Parej roń się, gościu. No to jedziemy. Mutuj. Witaj w komorze symulacyjnej. A. Umożliwi ci ona nabranie wprawy w wykorzystaniu odskok? Broni z arki oraz ID dodatków. Halo, wyźnili mnie. ID dodatek odskok został pomyślnie zainstalowany. Aha. Daje ci on umiejętność unikania nadlatujących zagrożeń i sprawia, że trudniej cię trafić. No dobra, niech będzie. Okej, kontrol. Aha. Dobrze, jeszcze raz. I jeszcze raz. Fajne. Aby wiedźmińskie moce. Symulacja pozwoli ci potrenować używanie dodatku odskok do unikania wrogiego ognia. Ej, to chyba ten co mu głowę odgryzł, ten mutant. To on chyba używa tych odskoków, co? Jak się tak tak teleportował do niego, to może były te odskoki, nie? Easy boy. Proszę powtórzyć. Nie ma problemu. Akurat to jest proste. Ola. Kurde. Hologramie, celuj, że szybciej strzelaj czy coś. Bał. Dobrze. Trening dodatku odskok. Jako zeżarło. Został pomyślnie ukończony. A tam wskoczę. Ja się. A już nie mogę odskoku używać. A, dobra. Naprawdę musiało zeżreć mi łapę? Wróć do to jakoś sali. Musieli mam mi to wstrzyknąć. Wręcz. Dziwnie odbierać instrukcje od zmarłej ciotki. Halo, chcę odskok. Nie mogę? Nie mogę. Dobra. Może odskok tylko działa jak jest no i walki czy coś. No i dodatek. Czeka na ciebie więcej. Dodatek. To nie jedyne na świecie arka. Znajdź pozostałe. W każdej kryją się cenne rzeczy, które pomogą ci w walce z władzą. Samotnie jednak nic nie wskurasz. Potrzebujesz pomocy. Jeśli Lili wciąż żyje, da ci ogromne wsparcie. Ale są też inni. Tacy, których znasz być może ze słyszenia. Pod koniec wojen władzy kilka osób z najwyższego kręgu dowództwa ruchu oporu rozpoczęło operację zwaną projektem Sztylet. Mieliśmy wówczas na celu zniszczenie władzy, raz na zawsze. Wiedzieliśmy, że nie znikną tak po prostu, nawet mimo strat, które ponieśli. Co więcej, generał Cross był w
posiadaniu technologii, która dawała mu coś podobnego do wiecznego życia. O. Projekt Sztylet został porzucony, gdy Vineland przestało wpuszczać obcych. Trwało jednak coś w rodzaju paktu między mną a trzema innymi sztyletami. Pierwszy to John Marshall z Gun Barrel. Zaprawiony w boju, zasadniczy, twardy, przywódca pierwszych walk z władzą. Lepiej niż ktokolwiek inny wie, jak ważna jest technologia i wywiad. Jego wiedza pozwoli John Marshall, technologia i wywiad. Jest też Lusum Hagar z Westpink. Córka bohatera wojennego Dana Hagara. Lusum. Kiedyś partyzantka, dziś burmistrzyni największego miasta na pustkowiach. Zapewnić dostęp do pojazdów wojskowych, co ogromnie pomoże. Największe miasto. No i jest jeszcze dr Anton Kwasi. Dany naukowiec z władzy, teraz członek ruchu oporu. To geniusz, jeśli chodzi o technologię nanotrytów i mutacje. Jego wiedza stała się fundamentem projektu Sztylet. Później zechcesz na pewno dowiedzieć się więcej. Procesor twojego pancerza tworzy dzienniki, które odpowiedzą na wiele twoich pytań. Powodzenia, Walker. Zadbaj o honor strażników. No dobra, no dobra. Aha, okej. Okay. Udałbym się pierw do tej. Jasna cholera. Burmistrzy. Znałaś, że rzucisz mi cały ten ciężar na barki i uciekniesz w pustkę. Co, ciociu Prowli? Tej największej osady na pustyni. Teraz ode mnie. Auto bym chciał. Auto. W ogóle w tej grze są dużo jest pojazdów, nie? Są latające jakieś Lili, tam. Są trzy osoby, które muszę znaleźć. John Marshall, dr Kwasir i Lusum Hagar. Motory, samochody. Wszyscy uczestniczą zobaczymy, w projekcie Sztylet, który ma za zadanie powstrzymanie ale władzy. Ale ciekawie. To dopiero będzie robota. Tak. Twoja matka nawet w zaświatach nie bawi się w subtelności. Za wcześnie, Walker. Przepraszam. No właśnie. Ale słuchaj, mogę ruszać na pustkowie. O jest, Walter. Mam chyba coś w sam ciebie. Raz. Wpadnij do mnie. Dobra, hejka. No i? Co wygrzebałaś? Pieniądze. Mam mnóstwo pomysłów na projekty, które z twoją pomocą mogę zrealizować. Będą kluczowe, jeśli chcesz przetrwać na pustkowiach. Dobra. Ale najpierw zorganizujemy ci furę. O, świetnie! Właśnie myślałem o tym, żeby zorganizować mi furę. Już chciałem jechać do tej burmistrzyni. Tam. Okej. Okay. Dobra, enter. Okej. Okay. Podstawowe. Dobra, to są te projekty. Na razie to wszystko mamy zablokowane. Okej, okay, zobacz. Odblokuj menu pojazdów i Fenixa. O! Takie auto odblokujemy i menu pojazdów. Dobra. Niech będzie. F. Dup. Że odblokuję, że zyskać do niego dostęp. Okej. Okay. Dobrze. Niech będzie. Dobra. To tyle z mojej strony. Oh yeah. Zobacz w garażu. Tak. Co? Patrzcie ile jest samochodów. O kurwencja. Wow. 10 poziom. 7. O. Podobny do Phoenixa, nie? Całkiem. Wow. A ten jaki fajny czołg. Jakiś taki. To mówiłem. Mad Max. To jest to. Takie klimaty Mad Maxa jak nic. O kurde. Ten to chyba będzie próbować. Wow. Boomer. Fajny, taki czołg, jeep, nie? Połączenie takiego czołgu, jeepa, w ogóle pojazdu opancerzonego. Dobre. Tu jakiś motocykl, tu jakiś taki monster truck. Tu zwykły, ale radary ma, to masno. Też taki całkiem zwykły. Wow, to jest kozak. Para taka. Aha, ej. Ale co, to takie... że będzie więcej samolotów, czy coś takiego. Pojazdy. O, dobra. A może potem odblokujemy. Zobaczymy. Co? To na tyle chyba w tym odcineczku. Także... wzmocnić, a ja muszę zaprowadzić w Vineland chociaż pozory. Ja ci je przerywam. Jeśli dopisze ci szczęście, kontakty z projektu Sztylet zaproponują ci podobny układ, bo musisz stać się potęgą, jeśli chcesz walczyć z władzą. No jasne. Dzięki za radę. Będę potęgą. Dobra. W takim razie rusza. Świat nie jest przyjaznym miejscem, więc się pilnuj. I nie traktuj ludzi jak śmieci.
tytuł strażnika do czegoś zobowiązuje. A, no i John Marshall z Gunbarrel jest najbliżej spośród członków sztyletu. Od niego bym zaczęła. Okej. Okay. Zachowaj ostrożność. John Marshall. Jedziemy do Johna Marshalla na początku. Tak nam Lily nawet doradza. Także co, dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Zachęcam do komentowania, łapkowania. Oceniajcie, jak się w ogóle seria podoba. Tak jak mówiłem wcześniej, fajnie by było, jakbyście tutaj wypowiedzieli się na temat serii. No. I co? I tyle. I tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć. Elo.